I za moimi plecami odezwał się głos męski, taki zdyscyplinowany, patrzę, do mikrofonu podszedł facet, ciemny, taki z lekkim zarostem, rogatywka, zielony polar, spodnie moro, ciężkie wojskowe buty, stał tak rozkraczony i w ręku trzymał różaniec. Zaczął odmawiać o krwi i wodę, która wypłynęła z Najświętszego Boku Jezusa Chrystusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. I poszła kolonka do miłosierdzia i wtedy zauważyłem coś nieprawdopodobnego. Polacy noszą w kieszeniach różaniec. Z tych rąk znikały komórki, pojawiały się różańce i większość z nas wyciągnęła swoje różańce, zaczęliśmy się odmawiać tą modlitwą świętej Faustyny i wtedy zacząłem myśleć, że to jest zupełnie coś nieprawdy. Zaczęło powolutku do mnie docierać. Wiecie, z taką informacją jest trochę jak z takim, nie wiem, ktoś, kto miał kiedyś bardzo duży uraz, jakieś skaleczenie, jakieś przebicie czegoś, że na początku człowiek nie czuje bólu, widać krew, widać szok, coś tu, tego rana, tak? Dopiero później przychodzi ten ból. Z tym było tak samo. To uderzenie, taki człowiek się kuli w sobie, spadł samolot z prezydentem, o Jezu. Ale ranga tej informacji, ciężar gatunkowy tego, co się stało, dociera po jakimś czasie. Ja, wiecie, wstydzę się tego. W pierwszym odruchu, wiecie, co pomyślałem? O rany boskie, to po co te próby? Ten cały scenariusz niepotrzebny jest. A co ja teraz robię? Byłem tak sfokusowany na tym, że zaraz mam wyjście na żywo. Byłem tak przygotowany, że tu zaraz muszę być bardzo skupiony, bardzo rzetelnie wykonać swoje zadanie. Jestem w nieprawdopodobnym miejscu. Mam niesamowity prestiż i jakby zaszczyt prowadzić czy współpracować przy tak ważnej uroczystości upamiętniającej. I w związku z tym byłem jakby ukierunkowany na to jedną rzecz. W związku z tym coś jak mi to wytrąciło spod nóg to krzesełko, to ja w ogóle orałem. A dopiero później dociera, jak odmawialiśmy dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I za każdym wezwaniem tego młodego kapelana, bo się okazał kapelan chorągwi z Kierniewickiej, Konrad Zawiśla, który wziął inicjatywę w swoje ręce, który wiedział, że tylko modlitwa w tej sytuacji może nam pomóc i tylko modlitwa, która nas łączy, że ta tragedia, to doświadczenie nieprawdopodobnego właśnie tego szoku, bólu, niedowierzania, lęku, przechodzimy razem, to znaczy my przekraczamy przez to zdarzenie we wspólnocie, nie indywidualnie, nie jesteśmy anonimowi, nie jesteśmy osamotnieni w tym, co się dzieje. Ten ból dotyka nas wszystkich. Każdy, kto ma Boga w sercu, jest Polakiem i odrobinę czuje się, ma tą tożsamość naszą, tak? Musiał czuć to nieprawdopodobne zdarzenie jako potworny własny gdzieś cios w sam środek jakiegoś takiego miejsca bardzo osobistego, bardzo wewnętrznego. Ale przez to, że ten ból osobisty przeżywamy we wspólnocie Kościoła, we wspólności języka, narodu, kultury, tak? I potrafimy przez to przejść. I z każdym tym koralikiem różańca, tej koronki, z każdym miej miłosierdzie dla nas, wyciągaliśmy się tak jak alpinista na linię z tego bagna zwątpienia, rozpaczy, jakiegoś lęku, bólu. Z każdym tym koralikiem było lepiej. Te telefony wędrowały do kieszeni, ludzie w skupieniu powtarzali miej miłosierdzie, tak? I nagle się okazało, że jest instancja, że nie jesteśmy bezradni wobec takiej sytuacji, że jest instancja, do której możemy się odwołać, do której można zawierzyć, której wbrew wszelkiemu naszemu naszej niewłaściwości, naszym ograniczeniom, jakie mamy, grzeszności, że jest instancja, jest miejsce, autorytet, osoba, która nas przygarnia, która bierze tą sprawę w swoje cudowne, opatrznościowe ręce, tak? I to było niesamowite, bo to było największe moje doświadczenie religijne w życiu, tak? Że ta wspólnota Kościoła ratuje nas, że my wychodzimy z tego bagna rozpaczy, wyciągamy się tym różańcem, jak ten alpinista na linie. I wtedy, jak msza święta była celebrowana podczas mszy świętej, w trakcie przeistoczenia po raz pierwszy zaświeciło słońce, a później, kiedy śpiewaliśmy ze ściśniętymi gardłami, tak jak dziś, Boże, coś Polskę, już zupełnie rozstąpiły się chmury. Dzieciaki po mszy, harcerze na jakimś pudełku kartonowym, takim, który tam po tych zniczach ułożyli biało-czerwony krzyż i na tym pudełku ktoś flamastrem napisał wielkie litery Katyń 10 kwietnia 2010 roku. I wtedy tam na tym cmentarzysku i później jeszcze raz w pociągu, jak wracaliśmy, usłyszałem po raz pierwszy to: Panie Janku, czy to nie był zamach? Czy może możemy wierzyć Rosjanom? Zresztą wersję raportu MAK w formie skróconej ja usłyszałem 3 godziny po katastrofie w busie, który nas wiózł
do hotelu z miejscem cmentarza. Rosyjskie oficjalne radio, rządowe radio, a tam innych mediów nie ma, bo niezależni dziennikarze w Rosji się morduje. Rosyjskie radio podało właściwie całą wersję raportu MAK w takiej wersji skróconej. Błąd pilotów, mgła, sprawna maszyna oczywiście, naciski były, prawdopodobnie były naciski na pilotów, którzy nie powinni lądować, nie byli wyszkoleni, nie znali języka 5 razy. I tak, to właściwie to wszystko, co później po wielu miesiącach, usłyszeliśmy w tych raportach. Ktoś mi chce podać tutaj, rzucić ręcznik, jak trener bokserowi, ale nie poddajemy. I dopiero następnego dnia, znaczy 11, bo całą noc wracaliśmy, powtórzyłem to w telewizji, tę refleksję rodzin katyńskich, tych, którzy mówili, my z własnego doświadczenia biograficznego, z własnej perspektywy życiorysu wiemy, że Rosjanom się nie wierzy, że to, co tam się wydarzyło, nie może być zwykłym wypadkiem, bo takie samoloty nie spadają na świecie, tak? Codziennie z każdego lotniska na świecie lądują setki i startują setki samolotów. Kilkadziesiąt tysięcy maszyn jest jednocześnie w powietrzu. Ja nie słyszałem, żeby jakaś mgła i żeby się samolot rozbił, bo mgła była. To są tak rzadkie, a szczególnie samolot o takim statusie, tak? A tylko się okazuje, że tego statusu nie miał. Ale o tym dopiero Gazeta Polska, nasz dziennik, Radio Maryja i niezależni dziennikarze przebijają się do opinii publicznej i to obywatelskie śledztwo, jakie odbywa się w internecie, zresztą zakłócane bezczelnymi wrzutkami operacyjnymi służb, które dezinformują, wrzucają tam kolejne nieprawdopodobne wersje po to, żeby zdezawuować tych, którzy rzeczywiście dociekają prawdy. Ale następnego dnia, czyli w poniedziałek, jak powiedziałem o tym, co te rodziny mi mówiły, o tym, że nie wierzą Rosjanom, że to, czy to nie był zamach, że powinniśmy sprawdzić, czy ktoś tego nie zrobił specjalnie, no to Grzegorz Misztal podskoczył, bo on był moim rozmówcą w studiu telewizji na żywo, podskoczył jak oparzony na krzesełku. Potem Ewka Stankiewicz, której nie znałem, wtedy byliśmy na pani, zaprosiła mnie pod pałac prezydencki, żebym opowiedział to, co wam w tej chwili opowiedziałem. Jako naoczny świadek, no nie poleciałem, nie pobiegłem na lotnisko, ponieważ mieliśmy te wyjścia na żywo, te transmisje tam. Część naszej ekipy pojechała na lotnisko z kamerami, niestety nie mogli się dostać, filmowali z daleka. No i opowiedziałem to Ewie. I kiedy Ewa zapytała mnie, a co pan o tym myśli? Co się stało? Dlaczego tak się stało? To zanim ja pozbierałem myśli, jak dyplomatycznie powiedzieć, no bo już wtedy, już w pierwszym dniu, każde słowo, w każdym normalnym kraju, gdyby to się zdarzyło w Hiszpanii, we Francji, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, kiedy spada prezydent, 9 generałów, 2 wicepremierów, tylu posłów, to pierwsze pytanie byłoby, czy nie zrobiono tego specjalnie. A jeżeli spada prezydent w kraju, z którym mamy taki bardzo szczególny rodzaj doświadczenia historycznego i takie specyficzne doświadczenie polityczne ostatnich 10 lat, to tym bardziej to pytanie powinno się zadać. Tylko jakimiś historycznymi atakami wszystkich tych, którzy później po katastrofie to pytanie formułowali wprost, odsądzano od czci wiary i zakrzykiwano. I było w tym coś niepokojąco nienaturalnego. Bo gdyby to był normalny wypadek, to po diabła kłamano, tak? Te wszystkie wersje, przecież w samym raporcie Mak i Anodiny są 3 miejsca, gdzie ta brzoza miała rosnąć. Ciągle ona tańczy. Raz ma 30 cm, raz ma 40 cm. Ostatnio jeden z tych oficerów, którzy pracowali w polskim zespole, wykoncypował sobie coś takiego, że pewnie była eliptyczna. No 30 z jednej, a 40 z drugiej. Jajowata. Tak to, słuchajcie, no mamy doświadczenie z tym i upokorzenie, jakie z tego wynika, jakie z tym się wiąże, dotyczy nas wszystkich, ponieważ można głosować na pana Bronisława Komorowskiego, można nie, jest prezydentem mojej ojczyzny, mojego kraju, z którym się głęboko identyfikuję, który kocham. I w momencie, kiedy mój prezydent jedzie w rocznicę katastrofy na miejsce tragedii i każą mu składać wieńce, uwaga, gdzie? Pod brzozą. To znaczy, że on ma homologować, on ma autoryzować tą bzdurę. Ja widziałem w życiu brzozę raz i przynajmniej raz leciałem samolotem. I to trzeba być zaczadzonym, jakimś totalnie oderwanym od rzeczywistości, surrealistą, żeby próbować narzucić ludziom tego rodzaju narrację, tego rodzaju opowieść, taki wirtualny byt, który nie trzyma się kupy i w ogóle kompletnie nie zgadza się z rzeczywistością.
To było coś niezwykłego. Przecież wtedy, kiedy ja Ewie opowiadałem do kamery, to, co wam opowiadałem przed chwilą o tym, jak tam byłem, jak to wszystko przeżywałem, ta modlitwa, msza i tak dalej, to wokół nas natychmiast zgromadził się wianuszek ludzi i w momencie, kiedy Ewa zadała mi to pytanie, to ludzie za mnie zaczęli opowiadać. I wtedy wystarczyło przestawić kamerę i rejestrować to, co ludzie mówią. Popłynął strumień nieprawdopodobnych świadectw. Mężczyźni płakali. Słuchajcie, nieprawdopodobnie. Ja wtedy wiedziałem. Myśmy grali do nocy, skończyły się wszystkie nośniki, czyli te kartridże, takie karty, na które graliśmy, takie jakby kasety, skończyły się nam baterie do kamer, a myśmy to rejestrowali do momentu, kiedy ostatnia bateria wyzionęła ducha i wiedziałem, że to nieprawdopodobne zdarzenie, ta śmiałość ludzi, ta odwaga, to co oni mówią, to co opowiadają i właściwie, że to jest coś strasznie ważnego, że to trzeba zarejestrować, bez względu na to, powstanie z tego filmu, nie wiadomo co, trzeba rejestrować. Wymogłem na telewizji publicznej, żeby parę fragmentów tego już można było puścić u mnie w programie Warto Rozmawiać. Mało tego, okazuje się, że udało mi się przewalczyć, żeby wejścia na żywo robić z tym. Tam z krakowskiego, następne dni, poniedziałek, wtorek, środa, stałem z kamerą, rozmawiałem z ludźmi, ludzie przychodzili, mówili na żywo i tak dalej. No, od środy już zastąpiono mnie Przemkiem Babiarzem. Natomiast, no bo się okazuje, że ja robię to być może w sposób niewłaściwy, bo pozwalałem ludziom mówić rzeczy, które być może w telewizji nie powinny mówić. A ludzie mówili to, co myślą. I ta nieprawdopodobna erupcja tych świadectw znalazła się w filmie Solidarni 2010. Ja dzisiaj wracam do tego filmu, mimo że on jest, jak to się mówi, troszkę już nieaktualny, ale on jest świadectwem tamtych dni, tego poruszenia nieprawdopodobnego. Myśmy grali tam dzień i noc, prawie tydzień, a później pojechaliśmy jeszcze do Krakowa na pogrzeb i to co myśmy tam usłyszeli, zostało zawarte, bo bardzo dużo, chyba 60 czy 70 godzin taśm nagranych, wybraliśmy 130 najważniejszych wypowiedzi, które być może są takie najbardziej reprezentatywne, łącznie z tą wypowiedzią, która stała się później podstawą do nieprawdopodobnych ataków i napaści na nas. I to ta eksplozja wielkiej miłości do Polski, jaką zarejestrowaliśmy, nagle okazała się dla kogoś przerażająca. Ludzie mówili tam, jakbym miał to dzisiaj jakby w punktach zaszeregować, co było najistotniejsze. To były chyba cztery najważniejsze wątki. Pierwszy wątek to jest taki, że żałoba po prezydencie, tak? Wielka strata, poczucie wielkiej, nieprawdopodobnej straty dla państwa, czyli to, że Polska straciła, że Kaczyński był porządnym facetem, porządnym prezydentem, że przywracał patriotyzm, pamięć, historię, wspominano jego zasługi i mówiono o wielkiej stracie, jak on jest w ogóle taka nastrona. Czyli i że Polska jest ważna, że instytucje państwa są ważne, że nie można szydzić się z instytucji, z urzędu prezydenckiego i tak dalej. I że był za życia bardzo niesłusznie, niesprawiedliwie traktowany. Ten drugi element, bardzo ważny, to media kłamią. Byliśmy oszukani. To, co tu widzimy, to zmienia obraz rzeczy. Gdzie są dzisiaj ci, którzy szydzili z prezydenta, którzy mówili, jaka wizyta, taki zamach, wygniecie jak dinozaury i tak dalej. Znamy całą tą mowę nienawiści, ten przemysł pogardy, który był uruchomiony wobec prezydenta i nagle się okazuje, że ci sami ludzie założyli czerwone krawaty i ronią łzy, mówiąc, jaki to fajny człowiek był. Znaleźli piękne zdjęcia, uśmiechnięte. Pani Maria Kaczyńska znała języki. Po raz pierwszy w mediach się okazało, że Lech Kaczyński był profesorem, że miał wielki, bardzo piękny epizod solidarnościowy w swoim życiu i tak dalej. Nagle się okazują takie rzeczy, tak? Wychodzą i ludzie mówią, byliśmy okłamowani. I okłamywano nie tylko szydzono z prezydenta. My tymi zniczami, mówią, przywracamy godność, którą próbano mu zabrać, ale to nam zabiera.